Czas na igrzyska. Sportowe emocje w radiu dla ciebie. Dzień dobry, Agnieszka Kobus-Zawojska, audycja Czas na Igrzyska, a moim gościem jest polski kolarz torowy, olimpijczyk, medalista Mistrzostw Świata, multimedalista Mistrzostw Europy, trzykrotny medalista z tego roku, a w sumie jeszcze mamy styczeń, więc jest naprawdę bardzo optymistycznie. I ja to powiem, ale o tym porozmawiamy. Nadzieja na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu w tym roku. Mateusz Rudyk. Cześć Mateusz i dziękuję, że do nas przyjechałeś. Dzień dobry, witam wszystkich, cześć. Piękne te medale. Powiem ci szczerze, że tutaj trzy medale, jedne Mistrzostwa Europy. No takie zadam na początku pytanie, który dla ciebie jest najfajniejszy? Bo mi się najbardziej podobają te dwa srebrne. Chociaż są takie same, ale często mówi się, że wizualnie wygląda ładnie brązowy, ale opowiadaj, bo tu się cieszyłeś z kolegami, tu się cieszyłeś trochę sam, więc proszę cię o takie krótkie podsumowanie. Znaczy, no na pewno najbardziej bym się cieszył z tego złotego, no ale jeszcze niestety... Czyli sportowa tutaj. Tak, sportowo jednak się patrzę, no ale się tutaj nie udało. No ale tak jak właśnie wspomniałaś, no brązowy medal razem z kolegami z drużyny. W drużynie medal inaczej smakuje, to jest jednak coś innego, są inne emocje, inna radość całkowicie niż to, co się dzieje potem podczas startu indywidualnego, więc na pewno no, bardzo mnie cieszył, tym bardziej, że to był pierwszy dzień zawodów, więc w ogóle już w pierwszym dniu zawodów... Na żyletki też tak, było. Tak, i na żyletki, no i pokonaliśmy w tym finale B o ten brązowy medal właśnie Wielką Brytanię, czyli 0,028, dobrze mówię? Coś takiego, tak. Czyli 300, mniej niż 300. No to jest bardzo mało. No właśnie, ile to jest? Wizualnie nie tak. wiem. Musicie no to zmierzyć i kiedyś powiedzieć, bo to naprawdę... No to są wszystko jakieś tam centymetry tak naprawdę. No to często to jest jakieś, no 3 centymetry się przegrywa, 4. No u nas są takie różnice, a często są takie różnice, że nawet ten fotofinisz, tak? Te kamery, które tam są i wszystko są, nie są w stanie, bo raz było, że... było 0,0001, ktoś wygrał albo bądź przegrał, no to jest straszne. Mrugnięcie, to jest w ogóle tam ani zapałki się nie da wsadzić, ani nic, no to na tych właśnie, na tych kamerach nie widać, kto jest pierwszy. To są tak minimalne zmiany, no ale my właśnie, no nasz sport na tym polega, że są te takie bardzo no, małe to jest różnice. Stresujące nawet dla mnie, nie tylko na starcie, ale i po, bo jak musisz oczekiwać na to, bo rozumiem, że czasem, no nie wiem, tak porównując do mojego sportu, czasem jak czekałyśmy na ten fotofinisz, a jednak u nas, umówmy się, były dużo większe te różnice, to taki stres, a u was i na początku i takie, no ja oglądam te wyścigi, to ja nie byłam w stanie nic stwierdzić. Jak u was jest? Czujecie to, czy jak to wygląda? Zwłaszcza w tym starcie drużynowym, jak jedziecie. W tym drużynowym, no to nie jesteśmy w stanie ocenić tak naprawdę, no bo my wszyscy tak jedziemy sfokusowani na tym, żeby jechać jak najszybciej, że nie jesteśmy w stanie gdzieś tam głową na przykład popatrzeć się w lewo i zobaczyć, o, jest jakaś przewaga albo strata, albo gdzieś na te ekrany, tak, które wyświetlają czasy, my nic nie wiemy. Czyli jedziecie swoje, można tak powiedzieć? Tak, jedziemy swoje, no na pewno ten pierwszy zawodnik, który jedzie w drużynie, no to on pierwszy oddaje jakby tą zmianę i on kończy i on ogląda już jakby, nie biorąc rywalizacji dalej, tak, i on ogląda sobie to, no i on widzi, on wie najwcześniej, ten drugi zawodnik w drużynie wie troszkę później, tak, no a ja gdzie kończyłem, no to ja jechałem do samego końca, no i to jest takie śmieszne, że na tych tablicach jakby wyników, gdzie były te czasy, no to było tak, że my startowaliśmy jako ta czwarta drużyna, tak, z czasów, a Wielka Brytania trzecia, więc Wielka Brytania miała trójkę, a my czwórkę, no i ja minąłem tą linię mety, patrzę się na tą tablicę, mówię Polska 4, no mówię, no trudno, no nie udało się, nie? No ale dojeżdżam właśnie do Rafała Sarneckiego, który jakby był tym pierwszym i on się cieszy i macha tam rękoma. Ja mówię, zwariował. Ja mówię, z całym szacunkiem, ale z czego on się, kurczę, cieszy? No przecież czwarte miejsce, no to no, fajnie, że czwarte miejsce, no ale przegraliśmy, nie? No i tak jadę, ja tam dyszę, sapię, ledwo w ogóle na oczy widzę, tak mrużę te oczy na tą tablicę, kolejny Daniel Rochna też się cieszy, mówię... Dobra, coś muszę się skupić, bo nie wiem, o co chodzi. I patrzę się, Polska, że właśnie, że trzecie miejsce przez Wielką Brytanię. Dopiero do mnie doszło, oni się tam cieszą, ja z nich się tak mówię, no głupi, nie wiem, o co chodzi, nie? No ale patrzę się, że jednak wygraliśmy, więc to takie,
No mocno opóźnione, moja radość była w ale tym wszystkim. Ale też, kurczę, twój finisz, można powiedzieć, znaczy wiem, no nie można tutaj, to jest start drużynowy, cała drużyna odpowiada za ten start, ale twój finisz jednak wspomógł ten brązowy medal zdecydowanie, no bo to nie było tak od początku. Znaczy ja nie chcę sobie nic przypisywać, jakby to jest wynik drużyny, każdy dał z siebie 100%, my razem na to pracowaliśmy, ja chciałem dać z siebie też jak najwięcej dla tej drużyny, bo wiedziałem, że od tego w dużej mierze zależy to, czy będziemy dalej w grze o Igrzyska Olimpijskie, jeżeli chodzi o drużynę, czy nie, więc ja też tam jechałem, żeby dać co tylko mogę dla drużyny. I dałeś, zdecydowanie. I dałem, tak. No. A powiedz mi, bardziej się stresujesz tym startem drużynowym czy indywidualnym? No bo tutaj niby jesteś odpowiedzialny sam za siebie i tak dalej. Tutaj za chłopaków również jest ta odpowiedzialność zbiorowa, ale z drugiej strony też rozkłada się na kilka osób. Jakie ty masz do tego podejście? Szczerze, w sprincie drużynowym chyba jestem spokojniejszy. Okay. Jestem jakby spokojniejszy i mniej się stresuję przed tym startem, co nie zmienia faktu, że ten stres jest olbrzymi. To tak ciężko jakby zwykłemu człowiekowi, który nie uprawia tego sportu zawodowego, wytłumaczyć, że tu jest troszkę większy stres, tu jest troszkę mniejszy, bo on jest tak niewiarygodnie olbrzymi, że ale jednak gdzieś ten start drużynowy mnie troszkę mniej stresuje, tym bardziej jak teraz jechałem z trzeciej tej zmiany, to w sprincie drużynowym najbardziej stresującym momentem jest ten moment startu. Tam strasznie się to wygląda. Ja miałam wrażenie, że po prostu wyjedziecie w błocie. Tak, no, mamy te twarde obroty założone i je trzeba rozpędzić, więc na początku to jest podjazd, tak jak wcześniej sobie tu rozmawialiśmy, pod jakiś gliczarów, tak, czy coś pod 20-paru procentowy podjazd po prostu, więc tam trzeba niezwykle się skupić na tym, żeby wszystko to, co chcemy, szło w korby, w pedały, żeby to rozpędzać. Plus to, że na przykład ja jako trzeci ten zawodnik muszę złapać tego drugiego zawodnika, drugi zawodnik tego pierwszego. Musimy się w miarę razem rozpędzać na tych samych prędkościach, a mamy inne obroty. Ciężko to wytłumaczyć, no, właśnie, ale to jest... Jak wy trenujecie? Razem? Czy jesteście w stanie szybko się zgrać? Czy musicie ćwiczyć to, żeby razem jechać? Jak to wygląda? Nie, trenujemy to. To trzeba trenować. Nie można tak wejść, bo czasem dziewczyny, wiesz, z lekkiej atletyki mówią, że one te zmiany stosunkowo rzadko trenują, że raczej indywidualnie jeżdżą i później się spotykają krótko przed zawodami, przećwiczyć, dziękuję, lecimy. Jak u was to wygląda? U nas niestety, bądź stety, musimy... musimy trenować najbardziej ten właśnie moment startu w drużynie, no to też musimy go trenować w drużynie, bo indywidualnie nie da się do końca tak tego przetrenować. My musimy to jednak razem trenować i tak samo moment zmiany, gdy ten pierwszy zawodnik oddaje zmianę dla drugiego zawodnika, bo tam jest często, że tak powiem, na żyletki. No i kiedyś, gdy u nas w związku polskim były dość duże problemy i tam nie było trenera, to był rok 2018. No i właśnie do Holandii, tu gdzie teraz były Europy, były Mistrzostwa Świata i pojechaliśmy, gdzie razem nie trenowaliśmy za bardzo i tak naprawdę się zgraliśmy na ostatni miesiąc przed startem tylko, bo coś tam w końcu Polski Związek Kolarski, o kurczę, są Mistrzostwa Świata, trzeba coś zrobić. Wypada coś zrobić, a tu na trenera na chwilę jakiegoś ściągnęli, żeby do pomocy tak naprawdę, a my indywidualnie wszyscy gdzieś tam trenowaliśmy. No i wyszło tak, że pamiętam wtedy Rafał Sarnecki właśnie był tym pierwszozmianowym, ja byłem drugozmianowym. No i niestety źle weszliśmy na zmianę i dostaliśmy dyskwalifikację. Okej. Bo tego po prostu nie trenowaliśmy. No i to są takie... Czyli kwestia powtórzeń, że tak kwestia powiem. Kwestia powtórzenia, wytrenowania tego wszystkiego. No tutaj też ten nasz skład na Europę był dość eksperymentalny, bo zazwyczaj Maciek Bielecki jeździ na przykład z pierwszej zmiany, Rafał pierwsza zmiana, druga, trzecia, to też w zależności. Daniel Rochna ostatnio z nami nie startował. Był Patryk Rajkowski na przykład na Mistrzostwach Świata, no ale niestety źle się stało. I co, trener podjął taką decyzję eksperymentalną, czy... No musiał, bo niestety nie było już jakby komu jechać, nazwijmy to. Była nas czwórka i wiedzieliśmy, że z tej czwórki tylko trzeba kogoś wybrać. No i nagle Maćka Bieleckiego, który tak naprawdę od... można powiedzieć 15 lat jeździ tą pierwszą zmianę, dał na drugą zmianę. Czyli trochę zaryzykował. Troszkę było w tym ryzyka i tak naprawdę ta zmiana naszła, można by powiedzieć,
miesiąc, może półtora miesiąca przed startem, więc no mało czasu. Okay. No ale jednak się widać na to opłaciło. Potem i Maciej Bielecki w eliminacjach, potem zamienili się razem z Danielem Rochną. Mm-hmm. Właśnie i też Daniel Rochna jechał z tej drugiej pozycji. No i wyszło całkiem dobrze. Eksperymentalnie, ale dobrze. Czyli, że tak powiem, ta pierwsza osoba, która rusza, musi mieć najbardziej pod nogą, ta ostatnia być, nie wiem, wytrzymała, czy tak naprawdę wy różnie to ćwiczycie, jak to wygląda? To mieszacie właśnie... się na treningach? Bo tutaj mówisz o zmianach, a ja tak oglądając to mówię, no to chyba Mateusz tutaj najbardziej wytrzymały i tak wiesz, próbuję rozkminić trochę. Tak naprawdę ciężko powiedzieć, no bo każdy z nas tak naprawdę mógłby jechać każdą zmianę, okay. czy pierwszą, czy drugą, czy trzecią, tylko kwestia jest potem już stricte tego, co się robi przed startem, miesiąc, dwa właśnie mm-hmm. tych treningów wtedy. Jeżeli ustalamy tak, że tu Rafał właśnie miał być tym startującym, no to on bardziej się skupia właśnie na tym, by startować z tej maszyny, bo tam okay. jednak wchodzi aspekt techniczny bardzo mocno, jest większy obrót, więc trzeba się nauczyć troszkę szybciej kręcić nogami. To jest takie trochę bardziej jakby aspekty techniczne, można by powiedzieć. Czyli tak też... miesiąc przed startem podejmujecie decyzję i, że tak powiem, bardziej się specjalizujecie? Znaczy teraz tak było. Zazwyczaj jest to już od lat tak naprawdę, okay. że Rafał bądź Maciek są tymi... A tak zostanie? Jak teraz tak było? Czy... Nie wiemy. Okay, nie wiemy. To no, liczę na to, że jeszcze Patryk Rejkowski do nas wróci, bo mm-hmm. ma kontuzję, więc po tej kontuzji się pozbiera i wróci teraz do nas. No i zasili nas skład. No i wtedy będziemy tak naprawdę patrzeć się, kto jest w najlepszej dyspozycji. Będzie nas pięcioro. No i z tej piątki... Ktoś zostanie na lodzie. Na przysłowiowym lodzie, no ale taki jest sport. No, mm-hmm. no jadą najlepsi jakby. A lubicie się? Tak. Znaczy, nie macie zgrzytów? Jak to wygląda? Według mnie, tak jak ja to widzę, może jakby tu ktoś inny zaproszę był, kogoś może, innego i tak, powie, to może, nie. To może by powiedział coś innego. Ja jednak ze wszystkimi jestem w zgodzie. Ja chcę jakby być częścią tej drużyny, budować tą drużynę. Poczuwam się też troszkę jako taki przysłowiowy, można by to nazwać, kapitan, bo u nas mhm. nie ma czegoś takiego, no ale jednak czuję się, że chcę tą drużynę jakby scalać w jedno i no żebyśmy po prostu dobrze się razem czuli. Nie chcemy okay. żadnych wojen z nikim ani nic, no bo jednak... Uważasz, że atmosfera mocno wpływa na taką drużynę? Bardzo mocno. Okay. Bardzo mocno i uważam, że nam brakuje jeszcze tego w dość dużej Team mierze. Team spirit. Tak, bo na przykład jeżeli można spojrzeć czy na drużynę gdzieś tam niemiecką, czy właśnie Wielkiej Brytanii, czy holenderską, oni są jeszcze bardziej jakby scaleni. Tam okay. widać, że jeżeli chodzi o start drużynowy, bo to potem indywidualnie to wiadomo, no niestety mój kolega jest dla mnie wrogiem, tak. jak startuje też w tej konkurencji, no, no taki jest sport. Ale jednak jeżeli chodzi o start drużynowy, no to trzeba być taką, nazwijmy to, rodziną po prostu. Tak. Mamy być dla siebie wsparciem, oparciem i tym wszystkim. Mamy się razem motywować, nakręcać, no bo od tego zależy tak naprawdę końcowy rezultat, więc tutaj nie ma czegoś takiego, a ja jestem najlepszy indywidualnie i że tak powiem, gdzieś mam tą drużynę. Nie, no, no trzeba być w tej drużynie, trzeba żyć w takich przyjacielskich relacjach, no bo to też wpływa potem, mm-hmm. no jeżeli ja będę jechał z kimś i powiem, ale ja tego gościa nienawidzę, a może ja sobie zrobię medal indywidualnie, a tutaj nie dam z siebie wszystkiego, bo po co będę mu coś tam, nie wiem, stypendium na przykład mm-hmm. robił, czy medal, no to nie jest fajne i ja na pewno tak do tego nie podchodzę. Słuchaj, pierwszy twój medal w Keirin, w sprincie, który ten indywidualny, czy w ogóle spodziewałeś się, że wrócisz z trzema medalami? Czy to była niespodzianka, czy jednak delikatnie mówiłeś, a może jak to wyglądało? Szczerze, niespodzianką są dwa medale. Okay. Sprint drużynowy i Keirin. To jest dla mnie jakby niespodzianka. A tu jest potwierdzenie. Sprint jest takim, można by powiedzieć, no tak, trochę twoje... potwierdzeniem. Mm-hmm. To jest moja koronna konkurencja. Tak. I nie ukrywałem przed wylotem do Holandii, że jadę walczyć o medal. Nie mówiłem, że skończę z tym medalem, no bo to nigdy nie można tak powiedzieć, bo nie wiadomo, jacy będą rywale tak naprawdę, w jakiej formie do końca ja jestem, bo tak naprawdę... Wszystko zweryfikuję. Oktagon zweryfikuje, jak to się mówi. No ale właśnie, ale jednak jechałem tam z myślą o walce o medal w sprincie. Za to sprint drużynowy wiedziałem, że będzie całkiem niezły, ale bardziej, nie ukrywam, celowałem czwarte, piąte miejsce.
wyszło trzecie, więc super. A Keirin, no to totalna niespodzianka, no bo jeszcze do niedawna w ogóle praktycznie go nie startowałem. No gdzieś właśnie. Jednak skupiałem się na sprincie. Keirin, mówiłem, że to nie dla mnie. I startowałem, owszem, na międzynarodowych zawodach, ale na takich mniejszych. Nigdy nie startowałem na dużej imprezie, czy to Puchar Świata, czy Mistrzostwa Europy, czy Mistrzostwa Świata. I to był mój tak naprawdę, można by powiedzieć, debiut w Keirinie na tak dużej imprezie. No i się skończyło srebrnym medalem. I więc... co teraz z tym będzie, że tak powiem? Już to nie będzie takie, a może, może nie? Już będziesz startował tą konkurencję, czy jak? No czy skupisz się na tych? Znaczy, na pewno najbardziej skupiam się na sprincie, tam upatruję największą szansę, no ale jeżeli chodzi o aspekt Igrzysk Olimpijskich, no to Keirin jak najbardziej też będę chciał dalej startować, oczywiście to są jakby decyzje trenera, kto będzie akurat startować, ale myślę, że udowodniłem teraz na Mistrzostwach Europy, że potrafię jeździć ten Keirin, że całkiem mi w nim nieźle idzie, no i będę po prostu teraz dalej w nim startować. To jest bardzo w ogóle ciekawe. Ja czytałam, że w Japonii w ogóle obstawiają jak wyścigi konne ten tak, wyścig Keirin. Tak, to jest Keirin. Tak jak u nas koniec, tak w Japonii Wy Keirin, jesteście koniami. To tak, to ci zawodnicy są koniami, tak. No ale tam takim pół żartem, pół serio, no ale tam tak jest właśnie. Fajnie. Tam są naprawdę, liga jest ta japońska i jest naprawdę bardzo dużo kolarzy, którzy... nie jeżdżą nawet na te zawody, Mistrzostwa Świata, takie tutaj te normalne dla nas, tylko stricte jeżdżą ten Keirin w Japonii, bo im się nie opłaca. Bo tam zarabiają są, pieniądze, tam rozumiem. Tam są olbrzymie pieniądze, bo tam ostatnio był wielki finał tej ligi Keirinu i za jeden bieg, no oczywiście trzeba się dostać do tego finału najpierw. No, coś ale, za coś, ale... Coś za coś, ale za ten jeden bieg Keirinu, tak, ten finałowy, no to zwycięzca otrzymał... coś koło $2 milionów. Wow! Za jeden bieg. Ale wcześniej oczywiście... A ty byś mógł kiedyś w tym wystartować? Niestety nie. Dlaczego? Bo to jest tylko dla japońskich kolarzy. Okej, czyli oni zrobili swoje. Oni zrobili swoje, to jest zamknięte. Jest coś takiego, że zapraszają 7 bodajże kolarzy ze świata do Japonii, tylko to jest inna liga. Tam też są pieniądze wtedy do zarobienia, tylko nie tak duże. Już mówimy, swoim wolą tak, rozdać. Swoim. Oni tam ten, i to jest wtedy, oni zapraszają, tam uczą, bo tam trzeba przejść w ogóle szkołę japońskiego keirinu. To nie jest tak, że się jedzie mega i można ciekawe się ścigać. Tak, tam jest normalnie szkoła tego keirinu. Oni się uczą zasad, bo to troszkę są inne zasady niż te, które my mamy tutaj u nas do ścigania w keirinie, więc inne zasady, trochę inny rower, więc jest inny strój, kostium, można by tak naprawdę to nazwać. Troszkę inne nagrody, czy nie? Troszkę inne nagrody, więc jest bardzo dużo rzeczy, których oni się uczą najpierw, tak jak my zdajemy na prawo jazdy, tak? Najpierw trzeba iść do szkoły, nauczyć się tych aspektów wszystkich teoretycznych, u nich jest tak samo. Oni idą najpierw do szkoły, uczą się tego wszystkiego, tej teorii całej, co i jak, potem mają egzaminy praktyczne, no tam jest cyrk na kółkach, no ale... opłaca się. Zdecydowanie. Słuchaj, jeszcze chciałam się zapytać odnośnie tych mistrzostw Europy. No, jak wygląda regeneracja? Bo z jednej strony ludzie mogą sobie myśleć, że o, przecież tak krótko jedziecie, prawda, że to jest taki wyścig, ale dobrze wiemy, że 30 sekund testu w Instytucie Sportu boli bardzo długo. Oj tak. Więc chodzi mi o to, no, trzy konkurencje. To jest dużo. Jak wygląda u ciebie ta regeneracja? Jak jedziesz tutaj wyścig drużynowy, zaraz masz indywidualny? No nie ukrywam, jest to ciężkie. Mm-hmm. No to jednak też na treningach musimy trenować, musimy też cały czas być w tym mocnym treningu, żeby wytrzymywać to obciążenie takie wielodniowe. No ale no, fizjoterapia, no, fizjoterapeuta przede wszystkim, żeby te mięśnie po tych startach doprowadzić do jakiegoś stanu używalności, potem no, odżywki, tak, wszystkie jakieś tam białko, węglowodany regenerujące, no żeby to wszystko jakoś wróciło. No udowadniasz, no, że się da, ale ja tak jak patrzę z perspektywy kibica, no to mówię, no wow, nie? Więc dlatego cię o to pytam. Czyli tak podsumowując... ten sprint indywidualny to taka wisienka na torcie, można powiedzieć, a reszta to taka niespodzianka dla ciebie. Można by tak powiedzieć, tak. No dobrze, to zapraszamy na krótką przerwę, a po przerwie porozmawiamy o Igrzyskach Olimpijskich.
No i o Mateuszu, no bo tak naprawdę myślę, że możesz być inspiracją dla wielu, wielu osób. Dzień dobry, Agnieszka Kobus-Zawojska, druga część audycji Czas na Igrzyska. Moim gościem nadal jest Mateusz Rudyk, multimedalista, nasza nadzieja i w ogóle super gość, że tak powiem. A, dziękuję bardzo. Tak dobrze się rozmawia. Słuchaj, zastanawia mnie też, zaraz wrócimy niestety do Igrzysk Olimpijskich w Tokio i trochę wyprzedzimy tutaj czas i pogadamy o Paryżu, ale... Jedno mnie zastanawia. Kończycie wyścig. Jesteście no pioruńsko zmęczeni, ja rozumiem. No ale nie możecie się zatrzymać, prawda? No, w lekkiej atletyce jest tak, że wszyscy po mecie padają. U nas jest, wpływasz na metę, zatrzymujemy się, nogi do wody, też wszyscy padają. A jak u was to wygląda? No niestety, przez to, że macie naprawdę ciężko. Mamy te rowery bez hamulców i przerzutek i mamy te ostre koło, tak? Czyli trzeba cały czas tymi nogami kręcić i siłą swoich mięśni hamować. Więc po zakończonej konkurencji, no to po prostu... Nie możecie paść. My nie możemy paść, musimy dalej jechać, co jest, no nie ukrywam, bardzo ciężkie i to nieraz to jest olbrzymi ból, no bo jednak mięśnie są tak zakwaszone, tak te mięśnie bolą, że ja to porównuję do tego, że nieraz wolałbym, żeby mi ktoś te nogi, że tak powiem, odkroił po prostu, bo to jest taki ból. Ja go nie wiem, no nigdy też nikt mnie młotkiem nie, na przykład nie uderzył gdzieś w nogę, ale ja mam, zawsze mówię, że wyobraźcie sobie, jak ktoś by wziął jakiś młot i po prostu was cały czas tam bił po tych nogach i to jest taki ból. No i niestety trzeba ten ból przezwyciężyć i często to wygląda tak, że te dwie rundy, czyli tam z 500 metrów przejeżdżamy, po prostu już przestajemy mocno naciskać na te pedały i tak, że tak powiem, takim luzem kręcimy, pomału wyhamowujemy tą prędkość, w końcu się zatrzymujemy, schodzimy z tego roweru, no i wtedy niejednokrotnie ja na przykład padałem właśnie, że już no po prostu nogi nie były w stanie utrzymać tego ciężaru. A wymiotujecie czasem po starcie? Pytam, bo u łyżwiarzy jest to popularne. To jest też krótki, maksymalny wysiłek, co się w takich wysiłkach zdarza, więc jak to jest u was? Zdarza się. Okay. Zdarza się, nawet mi się parę razy zdarzyło. No nie jest to przyjemne na pewno. No nie jest, ale dałeś siebie wtedy wszystko, wiesz. Tak, no to jest też właśnie... W zależności, no ale no tak, no zdarza się. No najgorsze takie było, raz taka śmieszna, że była z nami pani fizjoterapeutka, która tam zawsze żona byłego zawodnika, już Kamila Kuczyńskiego właśnie. I pamiętam jak dziś, że w Kanadzie właśnie na Pucharze Świata po przejechaniu chyba kwalifikacji właśnie do sprintu, czyli tych 200 metrów, no schodzę z tego toru, ręką zakrywam sobie twarz i mówię do niej, bo ona Grażyna ma na imię, no i Graszka mówimy, mówię, Graszka, worek. Ale ona, ale o co ci chodzi? Ja mówię, worek, bo nie wytrzymam. Ona tak się na mnie patrzy, zobaczyła, że jestem cały blady, nagle zielony. Ona przerażona, jednak kobieta, no to nie jest jednak facet, który okej, tylko kobieta. Ona nie wie, co ma zrobić, daje mi ten worek, ja mówię, trzymaj, pomóż mi. Ona, jak mam ci pomóc? No... Trochę śmieszne, trochę takie, no urok sportu takiego, no niestety, no zdarza się takie, zdarzają się takie rzeczy. Według mnie to świadczy o tym, że rzeczywiście był start no limit i się tam nie kalkulowało. Tak, że to jest już ponad 100% się wtedy z siebie z jednej dało. Strony boli, nie jest przyjemne, ale z drugiej strony fajnie mieć satysfakcję, że już nie byłem w stanie nic dołożyć, no dokładnie. Bo to jest taki, taki odruch, myślę. Słuchaj, Paryż w tym roku... Nie chcę cię pytać aż tak, znaczy no jesteś nadzieją olimpijską na medal, no nie da się tego ukryć po tym, co się teraz dzieje. Jak się czujesz z tym? No bo też wiemy, że te wspomnienia z Tokio nie są najlepsze, zaraz cię o to zapytam, ale czy już trochę przepracowałeś ten czas igrzysk z Tokio, kiedy mówiłeś, że trochę ten stres cię zjadł i tak dalej, i tak dalej. Jak to teraz u ciebie wygląda, jak ktoś mówi Mateusz Rudyk, nasza nadzieja na medal? Udaję, że tego nie słyszę. Znaczy śmieję się, ale no tak, no jakby przed Tokio łyknąłem to, tak? Czyli wszyscy mówili nadzieja na medal, ja sobie też, ja też zacząłem mówić tak, medal i tylko medal, a skończyło się jak się skończyło, więc teraz jakby
Cieszę się, jest mi miło, na przykład tak właśnie ty, czy ktokolwiek tak mówi, jest to miłe, no bo no fajnie, jak ktoś postrzega cię jako tego potencjalnego medalista, okej, ale ja wiem, jak to wychodzi w praniu i po prostu nie biorę tego do siebie jakby na głowę, ja robię swoje, trenuję, skupiam się nad tym, co jest teraz, tak? Czyli teraz były Mistrzostwa Europy, więc się skupiłem na starcie do Mistrzostw Europy, mimo że dziennikarze mówili, a Mistrzostwa Europy, ale Igrzyska Olimpijskie przecież, to już nadzieja. Ja mówię, okej, Igrzyska Olimpijskie są za pół roku, teraz są Mistrzostwa Europy, ja tu się muszę skupić, tu muszę coś pokazać, tu chcę coś udowodnić, potem będą teraz, będą Puchary Świata i tak po kolei, więc... Trochę jak Adam Małysz, na dwóch skokach się skupiam, tu i teraz. Tak, tak, dokładnie, no bo nie chcę gdzieś sobie zaprzątać głowy cały czas tymi myślami, tak jak było przed Tokio, że ja już od roku, ojejku, bo ja medal na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy, no to na Igrzyskach wypadałoby też i taką niepotrzebną presję na siebie narzucałem, która ale uważasz, no, że to nie była pomagała. Presja taka bardziej otoczenia, czy ty sam w sobie taką zbudowałeś, nie wiem, narrację, że coś musisz? To i to. Okay. Na początku otoczenie, jakby otoczenie kolarskie, potem przeszło to już na, załóżmy, dziennikarskie, tak? No bo już dziennikarze się zainteresowali moją osobą, o to wszystkie i stacje telewizyjne, radiowe i wszystko, o Mateusz Rudy, kto, to. No i ja mówię, no kurczę, no skoro tak wszyscy mówią, no to ja chyba też tak sobie muszę zacząć mówić. I ja też tylko cały czas z myślą na każdy trening, dobra, bo medal. Nie, dobry wynik, żeby w ogóle, bo to mój debiut na igrzyskach, żeby zobaczyć w ogóle co. No jak, właśnie, tylko bo trzeba medal też docenić, że tam jedziesz. No, trzeba, no, właśnie, i to było głupie, że ja cały czas tylko myślałem, będzie medal i w ogóle nie, jakby nie brałem innej możliwości do głowy, nie przyswajałem, że może się inaczej skończyć przecież, a w sporcie... No wszystko jest możliwe. A powiedz mi, no bo wiadomo, nie byłeś usatysfakcjonowany z tego wyniku. Tam mówiłeś, że no ciężko ci o tym mówić, że jesteś załamany i tak dalej. Długo trwało, zanim to przetrawiłeś? Jak to wyglądało? Ponad rok. Tak? Ponad rok jakby walczyłem w głowie z samym sobą. Ciężko mi było bardzo. Właśnie mówiłeś w wywiadach, że nie potrafię przegrywać. No i tak a teraz? Jest. Jak jest teraz? Dalej nie potrafię przegrywać. Chcę zwyciężać. No to jest chyba takie, według mnie, no to jest zaleta sportowca. Tak, no bo ale to jest wpisane chcieć w ten zawód. Czasem się przegra. Nie, no oczywiście. No inaczej ja tak jak mówię, nie umiem przegrywać. No oczywiście, no teraz też przegrałem. Nie byłem pierwszy, byłem przecież drugi, więc też przegrałem. Ale chodzi o to, że no trzeba doceniać to, co się zrobiło, jeżeli ja dałem z siebie 100% i no niestety nie było mnie stać teraz, ktoś był lepszy, po prostu. No to okej, przegrałem, ale mam srebrny medal, tak samo w tamtym roku, no czwarte miejsce na Mistrzostwach Świata, no minimalnie przegrana, no trudno, ale ja gdzieś to teraz biorę bardziej na tak, że okej, czwarte miejsce, czyli jest ten top na świecie, tak, co zrobiłem źle, trzeba z trenerem usiąść, przeanalizować wszystkie jakby ostatnie treningi, co się działo, co mogło mieć wpływ, co mogliśmy zrobić lepiej, na przykład, żeby, czy zrobiliśmy to wszystko, żeby osiągnąć sukces, czy może można było coś zrobić lepiej po prostu. Czyli taka nauka. I nauka bardziej. Mhm. Teraz już bardziej przez porażki się uczę czegoś, niż no kurde, przegrałem, nic z tego to nie będzie. To z jakim podejściem pojedziesz do Paryża? Nie wiem. No mówię, to jest, na szczęście masz czas, żeby jeszcze się dowiedzieć. To kolejne pytanie odnośnie igrzysk. No bo jest taki dla ciebie troszkę gorzki smak tych igrzysk w Tokio. Czy teraz z perspektywy czasu, jak myślisz o nich, widzisz tam jakiś pozytyw, jakieś takie pozytywne wspomnienie, co się wydarzyło? Nie wiem, jak ci się kojarzy Tokio? Szczerze, tylko to źle, Tokio w 99% kojarzy mi się źle. Jedyne, co jest dobre z tego, że dostałem nauczkę. Okej. Okay. I właśnie i wyciągnąłem lekcje. To jak niejednokrotnie gdzieś już wspominałem, że no, brzydko mówiąc, olewałem kwestię psychologa na przykład. Okay. Myślałem, że
Tylko forma fizyczna, a głowa jednak sobie da radę. Jednak czyli takie się... starsze myślenie troszkę. Tak, jednak się bardzo mocno pomyliłem z tym. I teraz wiem, że no, trzeba pracować z psychologiem sportu, jeżeli jest się na takim poziomie. No bo często jest za dużo tych emocji różnych podczas startu czy przed startami i trzeba sobie umieć z tym poradzić. Jednak ja sam nie byłem w stanie sobie z nimi poradzić i teraz wiem, że wiem, jak sobie poradzić dzięki psychologowi właśnie. Pracuję po prostu i wiemy... I te igrzyska w Tokio były takim punktem kulminacyjnym, jeżeli chodzi o ten, powiedzmy, trening mentalny, że zmieniłeś to podejście i mówisz, tak. Okej, potrzebuję wsparcia? Tak. Ale dużo zmieniłem i jakby w diecie, mimo że sportowiec zawsze dietę jakąś trzyma. Każdy ma jakąś każdy dietę, ma pytanie jaką? Tylko jaką, tak? Czy to jest fast foodowa? Czy jak, ale tak, no ale też pod względem żywieniowym gdzieś bardziej skupiłem się na aspektach dobrego snu, żeby gdzieś bardziej jakieś tam pokupywałem sobie te bajery na ręce, tak, które mierzą te jakość snu i w ogóle. Czyli każdy szczegół. Tak, teraz zrobił. Już jakby no poszedłem o krok dalej po prostu i to, czego wiem, że zabrakło do Tokio, no to teraz staram się, by do Paryża tego po prostu nie zabrakło, więc mówię, no Tokio w 99% źle. A co jest tym 1% w takim wypadku? No właśnie to co mówię, a, że nauczka. Dostałem nauczka. Okay. Może to też jest jakby w negatywie można odbierać, ale ja to odbieram za pozytyw, bo żałuję bardzo mocno, że nie udało mi się na przykład pojechać jako ten zawodnik rezerwowy na przykład na Igrzyska do Rio. Okej. Okay. Bo była szansa, bym tam był jako ten zawodnik i może rezerwowy. I tam byłaby nauka już. I tam byłaby nauka po prostu, żebym był, żebym zobaczył to, bo mnie w Tokio przeraziło przede wszystkim kółka olimpijskie. Jak ja zobaczyłem, wszedłem na obiekt i zobaczyłem kółka olimpijskie wszędzie, no to mnie to przeraziło. Mówię, ojejku, to ja na to tyle lat pracowałem, ja jestem tutaj. I to wszystko, i to, że ja tyle tam czasu byłem, tak, bo tam się nie przyjeżdża dzień przed zawodami, tak, tylko tydzień, dwa tygodnie przed. I tam cały czas się na to patrzyłem, tak, cała ta wioska olimpijska, to wszystko, ta stołówka i w ogóle... No i to gdzieś, no głowa nie wytrzymała po prostu tego, więc no mówię, no ten 1% to daje, że to ta nauczka z Tokio, a 99% to źle, bo nawet mówię, no wróciłem z Tokio, to te wszystkie ubrania, które dostajemy tak na igrzyska, no to leżą w walizce i ani razu nie zostały przeze mnie założone. Czyli już masz nigdy. Trochę traumę. No trochę tak. Okej. To musisz na aukcję porozdawać, albo możesz mi dać, bo co chwilę ktoś się pyta, czy mam coś do oddania, to chętnie przyjmę. Oczywiście żartuję. Czy był to dla ciebie najtrudniejszy moment w karierze? Myślę, że jeden z trudniejszych na pewno. Można by powiedzieć, że najtrudniejszy, bo jednak były trudne momenty na pewno w moim życiu jakby i kariery, ale to no, był taki punkt, gdzie zderzyłem się ze ścianą i po prostu... Zobaczyłem, że mimo, że byłem dobrze przygotowany fizycznie, ale no dałem ciała, można by tak powiedzieć. No nie wyszło kompletnie. Tam no nic, szkoda, tam że nie na igrzyskach, ale czasem tak bywa. Słuchaj, ty teraz kolejny wątek tutaj poruszę. Udowadniasz, że choroba Hashimoto umysł ciężarnej, Hashimoto i cukrzyca to nie jest wyrok, nawet w sporcie wyczynowym. Opowiedz, jak wygląda twój dzień treningowy, twój dzień na zawodach, no bo domyślam się, że ciągle żyjesz, ciągle mierzysz, żyjesz z pompą, prawda? Też swoją drogą to ci tylko powiem, przed Paryżem może to trochę zmotywuje, znaczy nie trzeba ciebie motywować, ale to ci powiem taką historię. Michał Jeliński u nas wioślarz, złoty medalista z Pekinu, też chorował na cukrzycę, tak więc mam nadzieję, że historia zatoczy koło, ale bez presji. Jak wygląda twój dzień? Można by powiedzieć tak jak normalnego sportowca, tylko wchodzą te aspekty takie, że gdy wstaję, no to muszę dodatkowo sprawdzić poziom cukru, tak? Przed posiłkiem muszę dać sobie insulinę, potem cały czas to monitorować, by było w tych odpowiednich ramach ten mój poziom cukru. W trakcie treningu to samo, oprócz skupienia się na tym, co mam zrobić na treningu, muszę się też skupić na tym, jak się ta moja cukrzyca zachowuje, tak? Co ten poziom, jak ten poziom cukru się zachowuje po prostu.
No i nieraz muszę dostrzegnąć insuliny, gdy jest ten poziom za wysoki, jak jest za niski, no to muszę coś wypić, najpierw jakieś węglowodany po prostu, czy zjeść. No i tak cały czas, tak? Przed każdym posiłkiem znowu sprawdzanie poziomu cukru, patrzenie się, bo po treningu no jest ten wyrzut hormonów, tak, tego wszystkiego, więc ten poziom też się inaczej zachowuje, więc trzeba tam cały czas A miałeś sprawdzać to. Jakąś ciężką taką sytuację po zawodach czy po treningu w związku z właśnie z poziomem cukru, czy jak to wyglądało? Znaczy, często się zdarzają, że te poziomy cukru są za wysokie, bądź są za niskie, no ale no miałem już dwa razy tak naprawdę taką sytuację. Raz to miałem taką, że na świętach Bożego Narodzenia, no to niestety obudziłem się wśród jakby ratowników medycznych, no bo jednak ten poziom spadł za nisko i już nie był w stanie mi nikt pomóc. Potem też raz na zgrupowaniu, no zasłabłem, też gdzieś ten poziom za nisko spadł, ale tam na szczęście był trener, byli koledzy, więc udało się po prostu mi pomóc. No ale zdarzają się, niestety są sytuacje nieprzyjemne i o tyle co w codziennym życiu, no to można sobie jakoś z tym radzić i to tak bardzo może nie przeszkadza, no to już jeżeli chodzi o życie sportowca i na zawodach, no to często zadają mi pytania dziennikarze właśnie, czy cukrzyca już mi nie przeszkadza, bo już tyle lat, to już się nauczyłeś, a ja mówię, tak, nauczyłem się, ale skłamałbym, gdybym powiedział, że mi nie przeszkadza, bo tak jak my mamy na przykład w sprincie indywidualnym cały dzień te biegi, tak, i one średnio są co pół godziny, załóżmy. Co chwilę musisz być pod nadzorem praktycznie. Tak, i chodzi o to, że mój przeciwnik po biegu, pierwsze co, no to sobie wypija węglowodany, tak, te izotoniki, to wszystko, by uzupełnić te minerały, tak, żeby być naładowanym na kolejny bieg. Siada na te nasze rolki, tak, rozgrzewa się do kolejnego biegu, przygotowuje się, a ja pierwsze co, muszę sprawdzić poziom cukru, jakie są w porządku, no to chwała temu wszystkiemu, mogę zająć się, ale rzadko jest tak, że on jest idealny, zazwyczaj jest za wysoki, więc muszę podłączyć pompę insulinową, dostrzyknąć sobie insulinę. Insulina nie działa też od razu, tylko po 10-15 minutach. Czyli masz już skrócony ten czas regeneracji, tak, więc trochę. I właśnie, bo wysoki poziom cukru powoduje to, że mięśnie się też szybciej zakwaszają. Dlatego ja staram się wszystko prowadzić tak perfekcyjnie, nazwijmy to, by ten poziom jak najbardziej był zbliżony do tych norm zdrowego człowieka, by po prostu mi ta cukrzyca nie przeszkadzała. To ty masz, słuchaj, tu złote medale dla mnie. Ja ci powiem tak, to nie są dla mnie srebrne, tylko złote, więc no naprawdę, no dla mnie szacunek. A jak wygląda twoja dieta? Czy musisz normalnie, czy jakoś masz to, liczysz idealnie i tak dalej? Jak to wygląda? Normalnie wszystko liczę, tak. No to jakby wszystko muszę liczyć, bo muszę też wiedzieć, ile tej insuliny sobie dostrzyknąć na posiłek, tak? I muszę wziąć pod uwagę, jaki miałem trening, czy on był na tyle ciężki, żeby tej... Bo wysiłek fizyczny też zbija poziom cukru. To nawet ty jako osoba zdrowa, bez cukrzycy w sensie, no to wiesz doskonale, że po wysiłku, no to jest się takim, że chce się gdzieś tego. Ja pamiętam, jak słodkiego. W górę mnie krówka uratowała, bo miałam taki zjazd, dokładnie, prawda? Dokładnie. No to u mnie jest tak dwa razy bardziej, jakby można by to powiedzieć. Więc ja muszę wszystko brać pod uwagę, więc liczę, tak? Ile na przykład jest gramów ryżu, ile jest tej, nie wiem, piersi z kurczaka, to wszystko, bo ja muszę wiedzieć, ile dostrzyknąć jej insuliny. No i też gdzieś tam staram się liczyć te wszystkie kalorie, by mieścić się w tym wszystkim, by się nie okazało, że nie wiadomo, ile ja jem i potem, nie wiem. Ile rower czy udźwignie. Tak, czy rower czy mnie udźwignie, dokładnie. Więc no, ale to normalny sportowiec bez cukrzycy to samo robi, tak? No musi gdzieś tam... Oj, nie każdy. No ale to prawda, ale myślę, że wiesz, no mówisz, że każdy sportowiec tak robi, ale uważam, że to jest, wiesz, tu jest praca na treningu, regeneracja, ty masz jeszcze dołożony jeszcze jeden etat, moim zdaniem, z tego, co mówisz. No na pewno, ale no mówię, już tyle lat żyję z cukrzycą, bo od 12 roku życia, więc
ja teraz tak się śmieję, że nie wyobrażam sobie życia bez tej cukrzycy. No bo no od małego tak naprawdę to mam i cała moja jakby kariera ta sportowa jest z cukrzycą. Więc ja nawet nie wiem, jak to by było, jakbym był bez cukrzycy, jakby to wszystko wyglądało. Ale nie jestem w stanie sobie tego jednak wyobrazić. Jak byłeś młodym chłopcem, no to lekarz powiedział ci, że nie możesz trenować, że wysiłek może zagrozić twojemu życiu. Tak, to było właśnie przez Hashimoto, czyli tą nadczynność tarczycy. Tak. Rok po cukrzycy wykryto u mnie właśnie Hashimoto, no bo to jest zazwyczaj łączone, że bardzo duże prawdopodobieństwo jest, że jak dziecko zachoruje na cukrzycę, no to prędzej czy później Hashimoto też będzie. To są jakby takie. Co wtedy pomyślałeś? No znowu, że czemu ja? No bo cukrzyca najpierw, rok później znowu jakaś choroba. Mówię, no nieciekawie. No nieciekawie w moim tym młodym życiu się dzieje. No na pewno gdzieś tam pierwsze załamania jakieś takie, no bo to dziecko jednak, no to ciężej w ogóle niż dorosłemu człowiekowi to przyswoić. No ale na pewno najtrudniejsze było, gdy po kilku znowu latach badania wyszły źle, gdzieś ta tarczyca zaczęła świrować, nie wiadomo dlaczego. No i dostałem zakaz uprawiania sportu, nawet w takim stopniu, że już nie mówię o WF-ie w szkole, bo to też jest jakiś wysiłek, ale lekarz mi powiedział, że nawet szybsze wejście po schodach może mi zagrozić. No i my tak, ja wtedy z ojcem wszędzie jeździłem po tych lekarzach, no i tak mówimy, no jeden lekarz tak mówi, no może z całym szacunkiem, może przesadza, idziemy do drugiego. Drugi to powtarza. Idziemy do trzeciego, mój tato znalazł właśnie jednego tam z najlepszych w Polsce od takich chorób lekarza, pojechaliśmy do niego, to wszystko, no i to mi nie wiem czemu to wszystko tak zatkwiło w pamięci, że no po pierwsze, no mówi, że tak, tamci lekarze mieli rację i mówi, ja powiem tak, ty może jesteś talentem, może będziesz mistrzem świata, czy coś takiego, ale mówi tak, o, załóżmy dzisiaj zawody, walczysz o mistrzostwo świata i wygrywasz, nawet mogę ci powiedzieć, wygrasz te mistrzostwa świata. Ale pójdziesz spać i już się nie obudzisz. Ojejku. Ja tak w wieku tam 13 lat to chyba było. Mówię, okej. Albo mówi, będziesz jechał na treningu, będziesz się wyśmienicie czuł i po prostu w pewnym momencie bach na bok i po tobie. No i mówi to do dziecka. Mój tato siedzi obok, nie wie co powiedzieć. Powiedział jeszcze tam parę różnych przykładów. Ja łzy w oczach, mówi, że on od siebie daje zakaz uprawiania jakiegokolwiek sportu, ale oczywiście na własną odpowiedzialność możesz robić co chcesz. Dał chyba z 5 pieczątek, bo to jakiś tam doktor habilitowany, nauk, nie wiadomo jakich i w ogóle jak to tacy lekarze. No i na koniec jeszcze oczywiście pieniążki. I mi to tak utkwiło w pamięci, że pieczątki dostałem, zakaz dostałem, pieniądze trzeba było zapłacić i dziecko, które chce spełniać swoje marzenia, nie może nagle, nie? I co wy zrobiliście? Jak się potoczyły te losy, że, no, że teraz będziesz walczył o medal olimpijski, no? Było tak, że na pewno na początku odpuściliśmy, no bo sprawdzili, no musieliśmy, też nie wiedzieliśmy, no ale jakby kontrolowaliśmy, to szło wszystko, że ten poziom, jakiś już nie pamiętam dokładnie o co tam chodziło, ale te liczby, które w wynikach nam się pokazywały, spadały, już coraz bliżej były tych norm i pomalutku zacząłem trenować, ale na zasadzie na początku, wiadomo, tak jak po kontuzji się wraca, tak? Czyli jakieś spokojne treningi, troszkę bardziej jakieś techniczne aspekty. I na dostałeś zielone światło w końcu? I w końcu po chyba 3 miesiącach czy 4 dostałem zielone światło, że okej, jest już dobrze i możesz zacząć trenować już tak dobrze, na fulla, że tak powiem. A czy czasem, ostatnie pytanie niestety, bo widzisz, moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, czy czasem boisz się tej cukrzycy startując na zawodach? Czasami tak. Nawet teraz miałem taką sytuację na tych mistrzostwach Europy, że 5 minut do startu już mnie tam wołają na start, a sprawdzam sobie poziom cukru i miałem jeszcze w normach, ale tych niskich i patrzę się, no bo mam ten też system do ciągłego monitorowania tego poziomu cukru i patrzę się, że nam pokazuje, że ten poziom będzie dalej spadał. Ja mówię, no to mi na pewno nie pomoże. No i musiałem akurat, miałem puszkę coli pod ręką, szybko kolę wypiłem, która mi tam podbiła ten poziom. No ale to są takie
niefajne rzeczy, którzy normalni moi rywale nie mają z tym. Oni idą, skupiają się na starcie, a ja 5 minut przed startem mówię, muszę coś... jeszcze ta cukrzyca, jejku, trzeba to ogarnąć, a mam 5 minut do startu. I zamiast się tylko sfokusować na starcie, to ja muszę jeszcze tutaj, więc... No mam troszkę ciężej, ale... Ale dasz radę. Ale walczę i pokazuję, że się da po prostu i to mnie cieszy. Mateusz, dziękuję ci, bo mam wrażenie, że to będzie naprawdę inspiracja dla wielu, wielu osób. Nie tylko z cukrzycą, ale ogólnie. Mam nadzieję, że jak kiedyś skończysz karierę, to będziesz chodził i inspirował ludzi do tego, że warto walczyć pomimo przeciwności. Tak, teraz chodzę i właśnie do dzieci i mówię i pokazuję, że... Mimo przeciwności losu da się i żeby każdy... Bo najważniejsze są te dzieci, bo dorosły, mojej opinii, sobie poradzi jakoś z tymi myślami, tak? Ale gdy dziecko się dowiaduje, że ma jakąś chorobę, tym bardziej nieuleczalną, to jest koniec świata, więc ja im pokazuję i rozmawiam, że słuchajcie, da się. Trzeba uwierzyć w siebie i naprawdę można góry przenosić. Tak więc Mateusz Rudyk, inspiracja, ale ostatnie, masz 30 sekund, tak jak, kurczę, na wyścigu. Gdybym nie był sportowcem, to? To? Nie wiem, chyba informatykiem, bo skończyłem technikum informatyczne i bardzo się tym interesowałem, więc myślę, że gdzieś w kierunku informatycznym bym poszedł. Najlepsze sportowe wspomnienie? Brązowy medal Mistrzostw Świata, to jest jakby moje najlepsze takie wspomnienie. I moje motto? Moje motto? Nie mam takiego, ale na pewno, że co mnie zabije, to mnie wzmocni. O, krótko, zwięźle i na temat, prosto, myślę, że najbardziej przemawia do ludzi. Dziękuję ci za rozmowę i przede wszystkim życzę takiej już kwalifikacji olimpijskiej, żeby to już była pewność. I nie będę ci życzyć medalu olimpijskiego, będę ci życzyć, żebyś walczył z radością o niego. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo, dziękuję.